Jak wyglądała sytuacja, kiedy przejmował pan stanowisko i co było największym wyzwaniem? Przygotowaliśmy raport z funkcjonowania rządu PO-PSL w zakresie rolnictwa w ciągu ostatnich 8 lat, czyli dwóch kadencji Sejmu. I były to sprawy praktycznie niepozałatwiane, dotyczące działalności na forum Unii Europejskiej, czyli przyjęcie rozwiązań wspólnej polityki rolnej, które są niekorzystne dla polskich rolników, między innymi likwidacja kwot mlecznych, kwot cukrowych, oczywiście niższe dopłaty. Sprawa, jeśli chodzi o rynki rolne, to tutaj doprowadzono przez te 8 lat do deregulacji na rynkach rolnych, brak stabilizacji i praktycznie nie podejmowano działań, które mogły to ustabilizować. Obszary wiejskie zaniedbane, likwidacja szkół, posterunków, policji, urzędów pocztowych, czyli wprowadzanie modelu rozwojowego, w którym tylko miasta rozwijają się, natomiast obszary wiejskie nie. Też zniszczono praktycznie doradztwo rolnicze, które zostało przekazane do marszałków i doprowadzono do tego, że to doradztwo trzeba teraz naprawiać. Także te podstawowe problemy w tych obszarach. Panie ministrze, jak rozwinął się eksport polskich produktów spożywczych? Jeszcze raz? Eksport polski, jak się rozwinął obecnie eksport polskich produktów spożywczych? Kto teraz jest naszym, jak gdyby, takim flagowym partnerem? W tym zakresie, jeśli chodzi o ten rok czasu, to podjęliśmy intensywne działania dotyczące udostępniania rynków rolnych i jeśli chodzi o te rynki, to udostępniliśmy 27 rynków rolnych, w tym szczególnie takim sztandarowy był rynek chiński. W czerwcu w obecności prezydentów Polski i Chin podpisaliśmy 5 porozumień i tam jest realizowany eksport drobiu, szczególnie mleka. Staramy się o to, żeby wieprzowina była eksportowana, czyli chcemy załatwić regionalizację. Natomiast tutaj trudno mówić o eksporcie polskich produktów, bo trzeba jasno powiedzieć, że w Polsce przetwórstwo jest opanowane przez kapitał zagraniczny, amerykański czy z krajów Europy Zachodniej. I też przetwórstwo w tych zakładach, szczególnie jeśli mówimy o wieprzowinie, to funkcjonuje na zasadzie importu z Danii czy z innych państw zachodnich półtórz wieprzowych. Ale to i to dobrze, bo na tym etapie nasi ludzie mają pracę i ten eksport w tym roku wygląda na to, że około 4 miliardy zostanie bilans eksportu zwiększony. Jeśli mowa o wieprzowinie, ASF dotknęło polskich rolników. Jak poradzili sobie państwo z tym? Znaczy nie poradziliśmy, bo to jest ciągle proces, który realizujemy. ASF występuje szczególnie na terenie województwa podlaskiego, części lubelskiego, mazowieckiego. Są to prowadzone działania wynikające z dyrektywy w zakresie zwalczania ASF. Wydaliśmy też swoje przepisy. I z tych terenów zdrowe mięso jest eksportowane na teren kraju i Unii Europejskiej. Są strefy, z których trzeba specjalistycznie to przerabiać i to też jest realizowane. Utrudnia to funkcjonowanie na tych terenach, jeśli chodzi o wieprzowinę, natomiast z tym trzeba żyć i realizować. Myślę, że przy takim działaniu, jak teraz prowadzimy, jest szansa, że ten ASF zostanie zminimalizowany, bo to jest tak jak choroba raka, pojawia się, pomimo że się wydaje, że człowiek wyzdrowiał. A jakie są największe sukcesy ostatnich 12 miesięcy? Trudno tutaj mówić o specyficznych sukcesach. Administrowanie rolnictwem i obszarami wiejskimi jest to proces ciągły. Jest to realizacja tego prawa unijnego, które było przyjmowane przecież od 2000 roku. Sam nad tym pracowałem. I wprowadzamy dodatkowe rozwiązania. Tutaj udało się przygotować, myślę, to też można nazwać jakby osiągnięciem, pakiet ustaw związanych z pozycją rolnika w łańcuchu żywnościowym. Mówię tu o ustawie o przewadze kontraktowej, która potocznie zwana o nieuczciwej konkurencji, powinna wzmocnić pozycję rolnika i producenta rolnego w stosunku do
sieci wielkopowierzchniowych, sprawa ustawy o sprzedaży detalicznej, która zliberalizuje sprzedaż, jeśli chodzi o produkty pochodzące z gospodarstwa rolnego. Tutaj będzie możliwość sprzedaży do sklepów i do restauracji. Także to powinno zwiększyć tą dochód rolników. Nie ma już tutaj pośrednika. Ustawa o znakowaniu żywności znakiem produkt polski, czy o promocji produktów rolnych, a też ustawa o spółdzielniach rolników. No i dodatkowo wprowadziliśmy też pakietowe ubezpieczenia, które od 1 stycznia będą obowiązywały, zwiększając środki do prawie miliarda złotych na ten cel. Także efekty tego powinny być widoczne w ciągu następnego roku. Panie ministrze, po raz pierwszy zaliczki zostały wypłacone dla wszystkich rodzajów płatności w wysokości 70% całkowitej kwoty. Do końca listopada na konta rolników trafi ponad 10 miliardów. To wynika z pakietu tak zwanego Hogana. Od stycznia już rozmawialiśmy na forum ministrów Unii Europejskiej na temat działań, które należy podejmować na rynku mleka, wieprzowiny, owoców i warzyw. Dopiero w lipcu, co prawda, został przyjęty tak zwany pakiet Hogana. W ramach tego pakietu Polska zgłosiła wniosek i on został przyjęty, aby przyspieszyć wypłatę dopłat i postulowaliśmy 70%. To zostało przyjęte. No, dzięki operatywności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i tu prezesa agencji udało się po pierwsze wprowadzić w pierwszym półroczu system, który umożliwił wypłaty dopłat za rok 2015. Jednocześnie przyjęto rozwiązania, które umożliwiły już wypłatę dopłat dla wszystkich rolników w wysokości 70%, czyli tak jak pan powiedział, 10,2 miliarda złotych, no co też było bardzo w tym momencie potrzebne. A jakie są takie flagowe zabiegi na przyszły rok? Ja bym tutaj nie używał flagowe czy jakieś tam, powiedzmy, takie nośne. My realizujemy to, co będziemy realizowali, to, co uchwaliliśmy, bo ten rok to był zdecydowanie rokiem, gdzie dodatkowo tutaj też muszę wspomnieć, uporządkowaliśmy program rozwoju obszarów wiejskich. Dopłaty już powinny funkcjonować, program rozwoju obszarów wiejskich. Teraz jest plan Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Morawieckiego. Tutaj chcemy jakby najwięcej wpisać obszary wiejskie w zadania i cele, które są tam realizowane. To jest nasz w tym roku priorytet i to będzie też jeden z elementów paktu dla obszarów wiejskich. To będzie dokument taki polityczno-ekonomiczny, który wskaże, na co rolnicy w najbliższych latach mogą ze strony państwa liczyć. I ostatnie już pytanie. Panie ministrze, wiadomo, że polskie rolnictwo boryka się z wieloma problemami. Różni się od rolnictwa w USA czy od rolnictwa po zachodniej stronie. Do jakiej formy funkcjonowania obecnie powinno dążyć? U nas jest konstytucja, to określa gospodarstwa rodzinne. Ja to rozumiem tak, że to powinno być gospodarstwo, które daje utrzymanie rodzinie. Natomiast my też popieramy gospodarstwa mniejsze, bo nie możemy namawiać do pozbywania się ziemi. Natomiast tutaj trzeba tworzyć na obszarach wiejskich warunki do nowe miejsca pracy, do prowadzenia działalności gospodarczej, tak aby tak zwani dwuzawodowcy mogli funkcjonować. Ta różnorodność prowadzi do tego, że te tereny wiejskie będą żywotne, będą tam mieszkali ludzie.